Bloody, ja chciałem się zapytać, czy ty, Bloody, będziesz za odpowiedzialny w swoim teamie za Amnesia Alliance? No tak, oczywiście, że no, tak. Oczywiście, że dobrze. Tak. Bardzo dobrze. Przede wszystkim bawmy się dobrze, słuchajcie, miejmy fajny kontencik z tego, a nie z to It's tylko only gra. A game. It's only a game. Słuchajcie, nie, każdy wynik jest super, chyba że wygra Tobiasz albo automat, wtedy jest źle. Wtedy zajmiemy. Na pierach musisz mieć wyższe miejsce niż Tobiasz. 1.16.1, normalna, trudność też jest normalna, bez tekstu. Sturek bez jakichś poprawiaczy, możliwy jest tylko Sodium oraz Optifine. W Optifine można sobie mgłę wyłączyć i Zooma używać. To jest tyle. Możecie korzystać z informacji, które wam czat przypomni, jeśli chodzi o waszą rozgrywkę, czyli możecie powiedzieć, siema czat, pamiętajcie tylko, ale coś z tych rzeczy. Najważniejsze jest to, że wszyscy chcemy grać tutaj zgodnie z zasadami fair play, dlatego zasłaniamy te kordy, żeby po prostu ludzie na czacie nie kusili nawet tym, bo to zawsze macie informacji w podświadomości. Raczej wątpię, że ktokolwiek usłyszy, że end na kordach 1200 na 300, bo Tobiasz był, widziałem na streamie i od razu wszyscy pobiegną, tylko właśnie zakrywamy to po to, żeby nie było ludzi, którzy spamują. Działamy na zasadach moralności. Dzięki, już wiem, gdzie jest portal. Dobra, słuchajcie, podstawowe zadania. W które celujemy w końcu? Drugie poziomy musimy. Na poskosie będzie długo, to dłużej trwało. Musimy zobaczyć, jak Nether będzie wyglądać tak naprawdę. No dobra. Friends forever, przypomnijcie mi, co to było? Musisz oswoić jakiegoś zwierzęka. Ja jestem zestresowany, powiem teraz, jak już zaczynamy. To ja teraz się zacząłem stresować właśnie w tym momencie. Zatem robimy, panowie i panie, this bot has legs, not quite 9 lives, what a deal, best friends forever, zombie doctor. 2 minuty 40 sekund, Tessa! Spotkaliśmy się wszyscy na tym przepięknym lobby serwerowym do naszego challenge'u bingo po to, żeby na polskim Twitchu zrobić event, jakiego jeszcze nie było. 37 streamerów z Facebooka, z YouTube'a i z Twitcha. Wszyscy zebraliśmy się tutaj, ponieważ łączy nas jedno. Jesteśmy pierdzielonymi pajacami pepegami. I teraz dzięki temu nasi widzowie będą oglądać nasze starania, żeby być niczym profesjonalni gracze. Jako, że nasze ego top nie może znieść porażki, że ktoś jest lepszy od nas, dlatego automat dostał drużynę 3 ultra pepek, a Tobiasz jest tylko ze swoim kumplem w drużynie, a my mamy 4 osoby. Niektórzy się bali za bardzo tego wyzwania, dlatego Evron dzisiaj nie gra z chłopakami, tylko będą grali w statki albo w Uno, a niektórzy się rozchorowali na samą myśl na zmierzeniu się z nami. Ale my dzisiaj wygramy, a spadki wypadnie nie 3, nie 4, nie 5, a całe 6 żelaza. Do boju! Do boju! Tak, jak patrzy na wpadkę, to z jej głowy, z uśmiechu jej, wyleci nawet cały blok żelaza. Tam nie ma nic oprócz żelaza. Spójrz na to. Team 1! Ale gramy o miejsce numer 2, tak? No nie możemy grać o to miejsce numer 1. 5, 4, 3, 2, 1! Go! Lecimy. Kto wioskę ogarnia? Kto ogarnia wioskę? Ja wszyscy idę biegniemy? Ja biegnę ja do wioski. Robić ten, gdzie jest wioska? Przed nami. Ja muszę zrobić bazę na szybko. Na łeście jest. Najpierw podstawowe narzędzia i wtedy bazę na spokojnie wpadka. Jeżeli znajdziecie jakiegoś konia albo cokolwiek, spróbujcie od razu na niego wbić i zrobić Best Friends Forever. Jest już koń. Ja go no biorę. Bierz. Próbuj parę razy. Mam pszczółkę, słuchajcie, na lewo tutaj. Jest, Best Friends Forever. Dobrze, mamy pierwsze. Dobra, mamy pierwsze. Zombie doktora trzeba robić, więc trzeba lecieć do kopalni od razu walić jakieś te. Albo do kopalni, albo na pustynię. Pierwszej nocki musimy zombie doktora robić najlepiej. Nie musimy aż pierwszej nocki, bo musimy dysbotkę z Lex, czyli będzie trzeba znaleźć siodło. Ale siodło można znaleźć w Netherze i what a deal. No to musicie jakiś handel z wieśniakiem, to... No to lajtowo. Jakiś jeden podstawowy zróbcie. Mandzio, uwaga, propozycję możemy ewentualnie kowala resetować mu, żeby może wpadł looting, nie? Można próbować. Ile mamy jedzenia, słuchajcie? Jak wygląda u nas jedzenie w ogóle? Nie wiem. Ja ogarniam sobie narzędzia i będę... Ja zabijam krówki. Dobra, i wam się już powinien pierwszy kwadracik wyświetlić na tym bingo, nie? Tak, jest, świetnie się. Tak, jest. Mam. Dobrze, pięknie, działa. Dobra, ja tutaj zabiłem 3 krówki, żeby mieć 7 mięska. Komu mogę tutaj rzucić mięsko, żeby przepalał sobie na później? Na środku robię skrzynkę, przekładaj, ja zaraz będę to przepalać, tylko żarcie ogarnę. Ja też sobie ogarnę żarcie. Idę też ogarnąć od razu drewno jakieś zbiorę. Zrób skrzynki, wpadka. Czy ja mam zrobić od razu? Ja już zrobiłam jedną skrzynkę. Dobra, i na razie wkładaj wszystko do niej. Trochę więcej zboża bym poprosił, jeżeli ktoś mógłby, bo ja wyruszam na wyprawę od razu. Łaps tak. Dziękuję. Zaha, ja biegnę w takim razie, to będzie West i będę szukać lawa pulki albo jakiegoś cave'a. Mam trzcinę, słuchajcie, będzie nam potrzebna na kartki, na enchantera. Ona jest na północy i na północy też mamy od razu bagna. Zatem tutaj nie będzie lawa pulki, nie wiem czy lawa pulki, najszybciej byśmy nie znaleźli pod ziemią. Jest, są moby normalnie, szukam pająków. Dobra, są moby, mam szkieleta tutaj z boku też, będzie mnie gonił. Pamiętajcie, że gramy na normalu, nie na easy. Czy coś ze szkieletami mamy? Mamy sniper duel, ale to potrzebuje nie, sniper tak, duel co? Później, nie jest na razie później, naszym później. Priorytetem. Na razie... Naszym priorytetem jest zrobienie wszystkich achievementów, które możemy teraz zrobić w drugim rządku w poziomej linii. Jeżeli ktoś będzie miał żelazny kilof, to ja tutaj mam portal i mam tutaj dwie lawy. Mam portal, tutaj będzie można portal zrobić. Napiszę wam kordy. A nie, ja wiem gdzie to jest, ja nawet nie muszę wam kordów, ja was zaprowadzę tam po prostu. Mam zatrutego wieśniaka. Dobrze, zajebiście. Brakuje mi jednej lawy, żeby zrobić portal, ale u kowala będę miał. Dobra, zachosuj się, poczekaj, bo ja chcę to zrobić na maksa bezpiecznie, żeby nie było, że to spierdzielę, bo byłoby szkoda.
Mam pszczółki z 5 levelem. Zajebiście. Od razu butelki możesz zrobić i od razu możemy zacząć zbierać te butelki, bo to, żeby to sticky situation już zaczęło się używać. Dobra. Jestem w netherze. Kordy netheru mamy minus 130 na 60, to mogę akurat podać. Czyli jesteśmy na minusowych. I mamy twierdzę od razu na tych kordach też. No i kozak. Ja się zajmę twierdzą w takim razie, bo mam tarczę i jestem gotowy na to. By the way, what a deal. Zrobiono. To jest bazaltuwa kompletna, wiesz? Ja idę na kopię netheraku i zrobię nam most, ponieważ nam się przyda most na później. Dobra, ja zabieram. Ale słuchajcie, ktoś z was powinien, wydaje mi się, że albo z Zacha pójść do netheru nazbierać złoto na złote jabłko, żeby były sztabki. To jest jedna opcja, to co możemy zrobić. To zrobi, bo niech wchodzi do tego netheru. My to ktoś musi jabłko ogarnąć. Ja mam, dobra, mam sztabki jabłko, złoto, spokojnie. Jakby musimy bastion zaliczyć i tak, Mandzio. To jest pierwsza rzecz, ale albo chodzi o to, i tak musimy mieć audery. Dobrze, a mam pytanie, a w jaki sposób się robi właśnie ten anchor? Kręg obsydian 6 sztuk i glowstone. 6 sztuk kręg obsydianu, dobra. Ja tu koszę wszystkie drzewa, więc zaraz powinny jabłka jakieś przynajmniej. Mam jedno, ja już mam jedno. Masz jedno? No to zajebiście, dobra. Ale już więcej nie zbierajcie. Może czy nie? No dobra, czy nie? Znaczy, no utnę drzewa wszystkie, więc jak będzie spadać, to będzie spadać, no, nie? No, zobaczymy. Dobra, gdzie mam drugi lepszy zakryty spawner, to muszę spawner zmienić. Ile pałek zbierać? Tam z 9? 9, co nie? Mam 3, dziewięć, ale 9. Dużo. Dobra. 8 pałek mam, zbieram 9, idę do was. Oh, shiny. Oh, fuck, łopata mi się skończyła. Oh, fuck, nie mam kobla. Ale mam miecz sharpnessem 5 zł. Idę po żelazek coś? Na hired helpa? Mam hired helpa, mamy, dobra. Panowie i panie, mam 11 pałek i się wracam do bazy. Ja w sumie mogę zacząć zbierać złoto i tak, a nie wiem, czy jest sens. Zbieraj. Nazbieram dla nich, żeby mieli na sztabki. Pamiętaj, Zacha, że rozglądaj się, że jeżeli zobaczysz jakiegoś Michałka, to zetnij na niego, czy przypadkiem chłop nie ma siodła. Nie ma siodła, tak, dokładnie. Spoczko. Ja już poszedłem po AN i po... Diamonds mamy? Nie ma Diamonds. Nie ma Diamonds, jest cover me in Diamonds, ale to później dopiero. No dobra, ale no już poszedłem po... Tak, iż po żelazo, po diabeł. To wszystko, no dokładnie. 11 sztabek, wystarczy wam. Mandzio, jak tam będziesz latał, no, między nimi a portalem, zobacz ule. Jest tam skrzynka przy tych ulach, w jednym miejscu. I w tej skrzynce są po prostu do zbierania miodu. Czyli jak ktoś tam biegnie po prostu, żeby zabrać. Słuchajcie, jeszcze bardzo ważna rzecz. Nie przejmujmy się jakimś tiltem. Ktoś umrze. Nie, w żadnym wypadku. Na luźno, słuchajcie, na luźno. Zdarza. Kiedyś zrobiliśmy taki błąd? Już się nie tiltujemy od tamtej pory. Przestaliśmy automatycznie. Dobra. Wziąłem dodatkowo. I tam jest skrzynka, tam wrzucaj. I tam wrzuciłem, i tam dokładnie wrzuciłem, i teraz lecę od tam są dwa ule w ogóle, wiesz? Tak, widzę, są obok siebie. A wziąłem tylko z jednego, może z drugiego też mogę. Sprawdź drugi, ale to ja będę wracać, Nie wiem, czy CD Place jest dobrym rozwiązaniem do jedzenia, lepiej jest zabijać, to jest marnowanie czasu CD Dobra, Place, wiesz? Masz pierwszą skrzynkę, masz z żarciem. Dobra. Chodź, Patka, ja tutaj mam dla ciebie, ty to posegregujesz, po prostu ci rzucam. Proszę, bo te dwie rzeczy ci się bardzo przydadzą. Zombie doktora będzie musieli robić, Patka, nie? Już jesteście gotowi, bo macie złote. Nie mamy grzyba, nie mamy grzyba. Macie grzyba, dałem ci grzyba, Patka, masz też grzyba. Niebieskiego? Nie potrzebujesz niebieskiego. Brązowego, bo ze kolory macie już, tak, spokojnie, nie, bez paniki. Dobra, to ja robię potkę. Jeszcze w Patka, proszę złoto dla ciebie, przepraszam, bo tutaj ogarniałem sobie właśnie wszystko, masz jeszcze złoto. Żebyś mogła zrobić te złote jabłko. Dobra. Andrzej, czy się rozglądałeś może po okolicy, jak. Byłeś w fortecy, czy nie? Nie rozglądałem się tam. A co, mam tam jeszcze raz pobiec? Nie, jestem dosyć daleko i się zastanawiam po prostu, bo szukam bastionu. Bo bez bastionu będzie bardzo, ale to bardzo ciężko. Będziemy bastion na 100%. Czy masz jakiś kamień, Patka, na narzędzia? Nie mam kamienia właśnie, ja pierdzielę. Dobra, idę sobie zbiorę, dobra, spokojnie. Dobra. I niedługo będziemy potrzebować żelazne rzeczy. Mam Michałka z siodłem. Zajebiście. Dasz radę zrobić to? Wytradujesz się z nimi, żeby dostać nitki? Nici mam. Wiesz co, nie mam grzyba. To jest jeden problem, więc Michałek się zdespawnuje już, prawdopodobnie. A gdzie, kurde, go masz? Nie, wiesz co, ja ci znajdę grzyba. Ja przybiegnę do ciebie tam, Zacha. Czy ty masz tego grzyba, czy nie? Nie mam tego grzyba, ale pobiegnę. Nie, to nie ma sensu, bo będziemy tracić i ja, i ty czas. Wziąłem miodek, od drugiego też, ale pszczółki zdenerwowałem. No nie przejmuj się. Pamiętajcie, że jeżeli będziecie mieli żelazo, to mamy tutaj 3 bloki złota do wykopania. Dobra, na jakich kordach ty jesteś? Ty jesteś na minus, minus, plus, minus, bo te twierdzę... Minus, minus, man. Dobra, to ja na plus, plus biegnę. Na negative Z i negative X. Czy naprawdę wściekła pszczoła za mną poleciała? To jest serious dedication. A nie, to jest dalej na minus, minus tutaj biegnę. Czy gdzieś tutaj jest jakieś normalne zejście? Bo teraz biegnę w tym samym kierunku, co Zacha pobiegł. Nie, to w drugą. Ale to glowstone zbiorę od razu. Bo mam niski glowstone. Ja muszę się stąd zwinąć, tak chyba. Dobra, Zacha to się zwija, ja zbieram glowstone, ty weźmiesz żelazo i wykopiesz te 3 bloki złota, dobra, i zaczniesz się tradeować, okej? Okay? Ej, dobra, mam grzyba jednego. Dobra, się. Czy się zdespawnował? Najgorsze jest to, że ja tego grzyba musiałem mijać w takim razie.
Wow, ale wskoczyłem do lawy, profesjonalnie. Wiecie co? Brodawki i skrzynki zobaczę w tej twierdzy, bo w ogóle tego nie zrobiłem. Może będzie ten... Tak, jestem w zamkniętej części teraz, zatem ja wszystko tutaj sprawdzę. Ej, właśnie, spawnę, że skeletów nie będzie siodła w skrzynce? Może być, no sprawdź, oczywiście, może że... A, dobra, ja mam Michałka, dobra. Ogarnę. Ale skrzoniłem, dobra, cofkę robię. Nie trzeba, nie musisz, ja ogarnę. Nie muszę, już ogarniesz, okej. Ale dobra, może złote jabłko tam, nie no dobra, nie ma tam nic takiego ważnego. Nie, dobra, nic. Dobra, cofkę robię w takim razie. Próbuję znaleźć zamkniętą część twierdzy, ale akurat się chyba zrespiła twierdza z tylko otwartą częścią? Nie wiedziałem, że to jest możliwe, ale widocznie tak jest. Dobra, twierdza jest już lesem, ale twierdza była na minusowych kordach, czyli na plus, może się okazać, że coś znajdę. Co ja muszę zrobić? Bo ja po najmniej że teraz... Prawym kliknij. Prawym? Okej, dobra. Dobra, this boat has legs, mamy. Ty, ja nim jadę! Tak, jedź nim, to jest świetny tego środek transportu w Netherze. To jest bez kapy naprawdę zajebisty środek transportu. Jest, mamoko. Bardzo ładnie, diabeł, się wylogowujesz. Dostajesz ode mnie mega propsa, pochwały za to. Robisz to poprawnie, jako jeden z nielicznych osób. Wiem, że to brzmi głupio, ale nikt tego nie potrafi robić dobrze. Dobra, hot tourist, dobrze, Zacha. Wiem, że to było niecelowe. Starałem się na plusowych kordach cokolwiek znaleźć, ale jest ciężko fest, naprawdę. Jest ogromny, ja okropny bio. Ja jestem na -1000 już, wiesz? Subspace'a będziesz mógł zrobić, jak znajdziesz bastion. Dlatego chciałbym bastion znaleźć. Nie? Ale to był pokcięp. Stary, wybuchnął creeper i sekundę przed wybuchem się wylogowałem. Jak się zalogowałem, akurat wybuchło, ale nie zostałem. A może ty się zajmiesz krańką obsydianem, ja wrócę, wezmę to złoto, zacznę się tradować po enderperły. Może o tak zamienimy się, Zacha, bo to nie ma sensu, żebym ja tutaj dalej szedł głębiej. Ja wracam się na 0-0 z Michałkiem tym moim. Czy ty mógłbyś mi ewentualnie żelazo dostarczyć, bo jestem goły, nie mam żarcia za bardzo. Ja ci dostarczę wszystko i będziesz miał Michałka do podróżowania, tak wiem. Ja biorę Michałka, ja mogę nim przylecić po prostu na portal, tak? Dlatego tak. Też... Rób te potem. Bo ja mam niebieski biom i się zastanawiam, czy wiesz, czy po prostu walisz tutaj endkit, czy wiesz, czy... Nie, bo i tak bastion musi... I na 1-16-1 jesteśmy. I tak musimy bastion robić, nie? Tobiasze mają pierwsze bingo. Czekaj, czy oni we dwójkę no w takim razie zrobili lives. Pierwsze bingo? No ja nie wiem, jakie oni bingo niby zrobili. Ale które? No to musi być to nasze. To musi być to nasze, to jest niemożliwe, że inne. Może krainka obsydianu dostali więcej. No tak. Może. Nie, no ale to RNG, nie? Ja mam glowstone i wszystko, wykopuję na górę, żeby wbić. Ty zostajesz w Netherze, Zacha, co, już nie? Zacha, ci wszystko przyniosę tutaj. Mam straszną lipę, stary. Mnie gania pół Netheru. To wyloguj się, Zacha, pamiętaj, nie, możesz się wylogować. Nie ma zombie, panowie. Ja pierdzielę, jakim się dobra, villager... Nie ma łódki nawet, w ogóle nic nie ma. Nie, dobra, sprawdź, łódka musi być, ona nie ma możliwości. Nie mogę się zespomnieć. Dokładnie, byłem identyczny kordek, jak napisałeś. To niemożliwe. To jest niemożliwe. Może ja tam jeszcze jedno zrypa. Idę ci to odłożyć, ale no mówię ci, że byłem na identycznych kordach i też i zobacz patka ewentualnie. Nie, no to nie ma sensu, żebyś teraz ze mną szli na co. Nie, no może ja coś źle sprawdzam, ale... To ty wracaj do kopania w takim razie. Co ja teraz mam zrobić, bo w sumie jakie mamy jeszcze tego? Subspace Bubble ty zrobisz, Hidden Leader zrobisz, Return to Sender, to tak naprawdę ja idę się handlować. Ja będę wytopywać złoto i będę się handlować, aż wreszcie będę miał perły. Mamy 2,5 staka strzał. Dobra, wystarczy nam tyle strzał, nie potrzebujemy więcej strzał. Dynia, wpadka, szukanie dyni. Jeżeli ogarnęłaś jedzenie i wszystko, to szukanie dyni. A, i zombie doktora, wpadka, nie, ty musisz zombie doktora dokończyć. Ja wiem, ja idę go znaleźć. No ale nie ma zombiaka na tych kordach. Jeszcze raz przyszedłem. No to nie ma nawet łódki. Musiałeś źle podać kordy. Nie wyjdę na największą PPG, jeżeli będzie, ale... Czy wszedłeś tam do cave'a? Tam nie ma cave'a nawet, Zacha, to jest górka, to co mi pokazałeś. Kopałem się w górkę na dokładne koordynaty, jakie dałeś. I jestem dokładnie na tych samych koordynatach, patrz. Pyk, to są koordynaty dokładnie. No dobra, no to gdzieś bliżej może. Zacha będzie musiał to znaleźć i tyle, no marnujemy na to czas. Tutaj jest, chodźcie, tutaj jest. No tutaj. No tu z boku, chodźcie, diabeł. Wpadka macie, potkę i macie tego mam, jabłko? Mam. Chodźcie, robimy to, let's go. Dobra, czekaj. No on może być w łódce? Może być w łódce, rzucaj na niego tego potką. Dobrze. Dobra. I dobrze, i już, wpadka, i już. Dobra, robisz kolejne stąd. Zadania, super. Return to Sender mamy? Nie mamy Return to Sender. Nawet Zacha nie wbijaj na górę, bo to jest długo tam wbijasz na górę, ja ci po prostu zeskoczę na dół i tyle. Wpadka, jakbyś mogła, zrób więcej butelek i zbierz miód, proszę. Dobrze. Zacha. Stój. Stary cię gania. Żarcie? Chodź, już ci rzucam, bo staremu rzucałem złoto. Gdzie ty jesteś? Chodź tu. Masz, tyle ci powinno starczyć. Masz jakieś złoto na handel? Nie. Dobra, to brzmi jak rozmowa dwóch NPC-ów, tak, z jakiegoś Skyrima. Masz jakieś złoto na handel? A żarcie, masz! Jeżeli on ma złoto na łódce i wszystko, mogę sobie od niego odejść i go olać, co nie? Tak, ewentualnie młody dobra. Ci się będzie spawnować, podkradał, ale to jest... Obsydian dropnął. Na razie nie dropnął nic przydatnego, ani jednego. Nic absolutnie nie dropa. Zwykły obsydian zamiast krańka obsydianu, kto to widział? Ja też mam trzy. Jakim cudem, nie? Będzie dobra, Michałka, mam pierwszy krańka obsydian. Czego nam brakuje z tego bingo środkowego, tego. Tylko krańk obsydian, już mam 4. Jeszcze potrzebuję z 2 strajdów i tyle. Madzio, wszystko przerabiasz na glowstone, tak? Cały glowstone. Tak. I teraz tak kraftujesz krańk obsydian, górne 3, dobra, górne 3 i górne dolne 3, a na środku glowstone daje. Po czym klikasz glowstone w niego. Ktoś jest w overworldzie jeszcze? Nie, no logonałem się przecież. A, dobra. Teraz działa?
Tak. Dobra, mamy to. Git, okej. Okay. Return to sender. Ja muszę sobie dać teraz minutę, żeby przekminić, jak to zrobić najlepiej. Mm, dobra, nie mamy bastionu. Musimy znaleźć bastion. Albo złoto, albo bastion musimy znaleźć. Krańg obsydianu potrzebujemy strasznie, bo zaraz tracimy bardzo dużo punktów za to, że będziemy mieli późne bingo. Bo już dwie drużyny mamy przed nami. A kto jeszcze wbił? Bloody. Co? No drużyna Bloody'ego, no. Nie waga. Jeżeli wpadka, to ogarnij sprawę jedzeniową ja i wszystko. Robię dynia, ten. Dynia i pilagerów szukaj. Ja tylko się na tym. Nie, Bloody to już trzeci. Cyfer jako drugi miał. Ja pierdyk. Dobra, spokojnie, jakby ten. Pamiętajcie, to jest tylko jedna kategoria. Tak. Suma punktów to nie ma nic z tym wspólnego. Ale spiąć tyłek musimy. No ja diamentów szukam, nie? Tylko, że diamenty też możemy ewentualnie dostać. Kurde, no stwierdzeń niestety nie dostaliśmy. No właśnie. Kiedyn in debris ewentualnie, żeby ktoś nam posiadał. Ale to nie musimy teraz, to nie jest teraz fokus. Dobra, Mandzio, słuchaj, zróbmy to bingo szybko. No, staram się. Nie, się chodzi o to, że ja dołączam do ciebie po prostu. No tak, a ty nie robiłeś tego, nie szukałeś wcześniej? Nie, ja po prostu za bastionem latałem, wiesz? Kurde, ale beznadziejnie, a masz jakiekolwiek perły, Zacha? 30 złota przetradowałem, nie miałem ani jednej perły z tego. Nic. No ja pierdzielę. A kurde, RNG, nie pogrzebuj nas RNG, błagam. Boże, te pszczoły to tak za bardzo... Ale spokojnie, pszczoły nie, to wiesz. Nie. Pamiętaj, że to nie jest do pierwszego bingo. Do pierwszego bingo to ja i Zacha jesteśmy odpowiedzialni, bo musimy wytradować krańg obsydian. No ale marnuję czas, bo one się opieprzają. Mam sześć. Jak się to crafto... Dobra, mam respawn anchor, dobra, robię. I teraz tak, bo to jest fajne. Go... Już. Dobra, jest zrobione, mam. I mogę go zniszczyć? Mogę go wykopać, żeby tego... Nie. Zostawiam, czyli ja się tutaj spawnię, dobra. Jeśli tam umrzesz, to się rozładuje i następnie już będziesz się normalnie. Dobra, to co, mamy bingo, tak? A, mamy pierwsze bingo, to teraz dobra, już luz. Super. Dobra, no to teraz lecimy. To teraz całą resztę, czyli trade na perły i ty bastionu, Zacha cały czas misja bastion. Ja pierdzielę, no co spokojnie, jest? Czwarty kilo pęka z tymi diamentami. Nie, no ja się nie denerwuję, po prostu XD trochę. Jeszcze raz w życiu mam tak, że piąty kilo w nich pęka i wiesz. Nie no. Straszny Nether. Oh, jak oni znaleźli to? Chciałbym wiedzieć. Wiesz, no idzie spark kranek w drugą stronę. Tak, że się trafisz. Sześć obsydianu mam. Tylko, że po co teraz mam zwykły obsydian? Easy Alliance. Easy Alliance jest. A no tak, przecież. I otwarta przestrzeń, nie? I diaksowy kill-off. Dobra, zdechłem, ale bardzo dobrze, że mam respawn anchor. A dlaczego się nie zrespiłem w netherze? A ty go nie załadowałeś glowstone'a. A załadowałem na 4. Nie zrespiło mnie, dlaczego to nie zadziałało? Nie wiem. Okej, też nie wiem. A szkoda. A bo to trzeba jeszcze prawym później kliknąć, żeby to załapało. Czekajcie, czy ja straciłem coś ważnego? Ja się zastanawiam, czy straciłem cokolwiek ważnego. Nie warto, żebym tam szedł. Ale zrobiłem to wszystko. No tak, dobra. Nie warto nawet, żebym tam się wracał, słuchajcie, ja idę do was. Potrzebujemy wracać, mam się po 7 obsydianu, Zacha? Jak myślisz? Złoto jest na potrzebne? Do przetopienia? Tak, bardzo. Dobra. Bo nam nie dały żadnego trade'a. Miód, czy ktoś wcześniej z naszych zbierał? Ja raz zbierałem. Skrzynce były wrzucane, do skrzynki ja wrzucałem. Gdzie? Tak, tam jest skrzynka przy drugim ulu, bo tam są dwa ule. Okej, okay, to a ile zebraliście już? Ja na jeden na pewno. Trzy, tam są trzy buteleczki zebrane. No to ja już drugą, to kurde, to... Mówił o tym Zacha. Mówiłem. Proszę, to mamy już, teraz to robię. Możemy Sniper's Duela też zrobić wpadko. Jeżeli zrobię sobie zbroję żelazną do tego i starczej, wiesz. Mam opsa, ale kurde, bez... Dobra, sticky situation done. Zajebiście wpadka, dobra robota. Czekaj. Opa, zombie villager akurat. Tylko, że teraz się nie przyda. Dobra, i on jest na kordach, czekaj. Już się odsuń stąd wpadka, żebyś nie dostała damage'a. Dobra. 262. Okej, tam jest dużo szkieletów mobów. Wiesz co, wpadka, zrobimy go inaczej, tego Sniper Duela. Zróbmy go mądrze. Zabudujmy go. Za blisko, 5 kratek za blisko. Dobra. Za wysoko. Idealnie, ale nie trafiłeś, nie zabiłeś go. To jeszcze raz. Dobra, mamy Sniper Duel. Ja pierdykam, no kolejny kilo wpada, 0. Robimy bullseye? Bullseye, ale to jest akurat... Easy Klele jest bullseye. No, można! Ale ja. Że dwa? Wow. Ja pierdziele! Wow. Idealnie na Enchanter. Wow! Idealnie na Enchanter, nie na Kowie Main Diamonds, ale to będziemy mieli Zendu. Pamiętajcie, tak, Zend City tak, będą. Tak. Dobra, wpadka, ja biegnę tam, jak byłem przy Sniper Duelu, to będzie wystarczająco daleko i wtedy to otworzysz. Dobra. Dobrze nie jedę, bo bym się popłakał chyba. Powiedz kiedy. I dawaj teraz. I co? Zrobiło się? Nie?
Tak, zrobiło się, dobrze? Jest, zrobiło się. Nie wiedziałam, że shifta nie mogę guzika kliknąć, a nie chciałam zebrać się tych... This podcast is called Tourist Destination zrobione, Warpixy nie zrobione, Not Quite Right zrobione, Subspace Bubble zrobi Zacha. Właśnie Zacha, czy ty chcesz zrobić, jeżeli ty idziesz do tego? Ty chyba nie chcesz tego zrobić. Ja będę i tak na jakieś porypane pierścienie leciał. Tak? Patrząc na moje kordy, ale zobaczymy. I tak musicie obsa nazbierać na portal, nie? Ja chyba idę na wyprawę, bo trzeba znaleźć tak, Bastion Pillagerów. Tak, tak, i tak. Trzeba znaleźć jeszcze. Dwie różne strony, Fatka, biegniemy w takim razie. Bierz jedzenie i biegniemy w dwie różne strony. Diabeł, ile masz złota zebranego? Przepalać na górze tam paręnaście. Ile? Paręnaście. No plus minus, proszę określ. 7, 8, 15 go. Dobra, jak się przepali te złoto, pójdziesz do Netheru i zacznij handlować, bo jeżeli będziesz miał Ender Perły, lepiej, żebyś ty biegł do Endu, aniżeli Zacha, bo Zacha będzie miał spierdzielone kordy na to. Dynie pamiętaj jeszcze, bo chyba mamy tego Hired tak, Help. Tak, tak, mamy Hired Help do zrobienia, dynie też. Dobra, mam 7 pełek. A masz perły? Nie, nie. Bastion i tak muszę zaliczyć. No, czyli ty jeszcze bastionu szukasz. Słuchaj, ty jeżeli dobra, jesteś na kordach. Ja generalnie jestem na trzecim pierścieniu teraz. Jeżeli jesteś na trzecim pierścieniu, moim zdaniem powinien się zacząć cofać i iść ale bardziej dalej na plus bastionu minus. Nie miałem. Ale musi on być bliżej, skoro oni znaleźli bastion, a znaleźli bastion, to znaczy, że bastion musi być gdzieś bliżej. I musi się zacząć cofać, Zacha, bo jak cię wyrzuci na trzeci pierścień, to po pierwsze, że może nawet Strongholda nie uda ci się znaleźć, to po drugie jesteś zajebiście daleko i na tobie jest ogromna odpowiedzialność wtedy. Jeden mały błąd i wiesz. Czy mogę sobie ten jakiś secik, cokolwiek zrobić? Musisz nawet. Musisz. Zajebiście się złożyło, ponieważ znalazłem dwa bloki złota w opuszczonym portalu. Ja mam jeden z opuszczonym portalu. Zajebiście. Wchodzę sobie po schodach, a tu oguraz. Dobra, zahakowy mi diamonds, bardzo dobrze. Ja jestem w oceanie teraz, szukam tych pajacy. Rozglądam się za dynią przy okazji. A Throwaway Joe, co to jest? Trident. Trident, no. Dobra, najbliżej mamy Anisia Lion. No nie, to jest nie do zrobienia aktualnie. Mm. Nie, no to jest Warpix, do zrobienia, ale... Arbalistic i Great View from Up Here. Arbalistic nie jest do zrobienia tak długo, jak nie jesteśmy w Endzie i ktoś nie zgarnie 50 poziomu. Dlatego musisz się tradeować ze świniami. Dobra, już idę. O, cholera. O, czy to wieża pillagerów? O tak, o tak, powiedz, wy? Że tak. Say yes! Czam. To chyba jest wieża pillagerów. Chyba, chyba. Oj, nie tak, wiem. Tak, byczku. Nie wiem, chyba nie, chyba nie, nie, aha. Chyba nie. Nie, nie. Chyba? Nie, bo chyba się nie. Nie załadowała mi struktura i teraz widzę, że to nie jest wieża pillagerów, ale wyglądało jak drewno. Było? Drzewo? Nie, wyglądało jak drewno. To była. Ale czekajcie, kała. Znalazłem chłopów z widelcami. O, chłopie, coś za coś. Wali, wali, fajnie, no, wal, coś za coś. Że szansa na widelec z chłopa z widelcem jest mała. No to faktycznie, to nie ma co 8,5% z chłopca, chłopa z widelcem, ale spróbuj, jak już masz. Dwa razy lepiej niż z perłami, no proszę was. Tylko nie wywal się, błagam cię. Chociaż... Zmień nic nie masz, nie? O, kolejny portal, easy. Patka musiała się odzywać. Mam jedną serduszko. Oj, oj, oj. Ale cię widłami styrą. Wieśniak ze Shreka. Ice Bucket Challenge! Mam złote jabłko. Pierdolona chmurka się. Na dole! Wydaje ci w myślach. O, dziękuję. Odegraj roleplay. O Jezu, dobrze, czuję, aż wracają mi siły witalne. Brudasie, dawaj perły. Przepraszam, już daję diabeł. No. Słuchajcie, ja znalazłem na kordach 1500 na minus 1000 portal, który mogę dokończyć i sobie go dokończę i pójdę do Netheru i może ja będę miał więcej farty niż wy. Dobra, ja jestem nadal na szukaniu. Mogłabym chłopa zrobić z żelaza, ale... Chłop z żelaza. Chłopa z żelaza. Chłop z żelaza. A, jedman, nowa odsłona. Chłop z żelaza. Ale kurczę, ja nie pamiętam wersja tych nazw w tej grze. Nie wiem, czy zauważyliście. Chłop z widelcem, chłop z żelaza. Nie to prosta dziewczyna jesteś. Życie Fatka pewnie ma najwyższe wykształcenie z nas wszystkich. Nie, przepraszam, ja z takie, jestem nie wiem, z 1,76 m diabeł ma z wykształcenia. O cholera, czyli podstawówka mocno. To jak ty? Mój kolega sobie się dziwił bardzo, że projekt już skończyłam, który jest na jutro do zrobienia. I ja mówię, słuchaj, ja mam turniej w Minecrafta w niedzielę, musiałam wcześniej skończyć. On to powiedział, mi tylko to ty zrobiłaś dla mnie przestał projekt? Odpisywać. Przestał odpisywać. Pajac. Ja jestem informatykiem z wykształcenia, bo umiem monitory naprawiać. Nice. Informatyk, dziennikarz. Pozdrawiam serdecznie. Idealne kombo. Tyle, że problem jest taki, że monitory naprawia elektronik. Ale informatyk też może. Robi się noc, zaraz będę prosiła. To nie jest informatyk, profesja w takim razie. Informatyk co najwyżej może zaprogramować to. To straciłeś Zacha. Jedyne, na czym bym teraz najbardziej żałował, to chyba żarcie, żelazo, diaksy, diabeła. Ale miałeś cover me in diamond, zatem zrobiłeś achievement. Tak, tak, zrobiłem. Ale potrzebujemy pickaxa, diamentowego.
diamentowego po to, żeby zrobić portal wielki. Chyba, no ale on go nie miał, on go nie miał, on go nie miał, zatem spokojnie. Ale mało 9 diamentów, nie? Nie no, nie miał aż 9 czy miał 9 diamentów. Przerobił, przerobił, nie, przerobił. Nie, już przerobiłem je. Na co przerobiłeś? No, kasynie przestrałeś pewnie. No, pałki były, ale to gdzie ty masz pałki, więc nic nie doda. Tak, 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 pałki odłożyłem. Dobra, masz. Następne pół staka dla pana. A pereł jak nie było, tak nie ma, ale naprawdę? Czy daliśmy już półtorej staka złota i nadal nikt? Ani jednej. Wow. Nie no, niemożliwe, że nie ma wieży nigdzie. Słuchajcie, no jesteśmy na półmetku, nie? No tak, tylko teraz są takie zadania, takie blokery. Ajajaj. Please, dobry Nether, please, dobry Nether, please, dobry Nether. Nie no, bazaltuwa bez bastionu to jest okropne. Ej, w tamtym jest na minus, to może być. Cztery! To, to. Jezus Maria. Boże, co, cztery perły? Miałem nadzieję, że bastion czy coś. Jeszcze dwa trade musimy wybić. W takim razie mnie nie ma. Zastanawiam się, w którym kierunku ja w ogóle powinienem biec, żeby mam na przykład... wieżę. Zajebiście wpadka, mega do... Czy masz ekwipunek, żeby sama zrobić pillagerów? Ale mamy tylko zrobić postmortale. To musisz tylko zabić jednego villagera i spierdzielać. Nie, Patka. Nie, to musisz zrobić cały rajd. Trzeba cały ale rajd zrobić, ale to muszę wrócić tego... tak do wioski. Tak, no tak, tak. Wrócę, musisz no mieć to... badomen, musisz mieć badomen. Dobra, no to zanim ja będę... Kurde, ja sama nie zrobię tego, chyba że... No właśnie, no to... Jeżeli... Ja mogę iść do ciebie, ale ty masz cholernie daleko, nie? Nie, mam 1000 kratek. Dobra, postmortal musimy wbić, bo to jest free bingo dla nas. Tak, za 1000 kratek dopiero dojdę do naszej wioski, bo chciałabym to zrobić raczej w naszej wiosce. A ile trwa efekt tego, żeby ten badomen ci nie wygasł? On chyba trwa, aż nie wejdziesz do kolejnej wioski, aż nie tak? wejdę do wioski, no. No to tak, to w naszej wiosce ja bym to zrobił. Dobra, to zrobimy w naszej wiosce w takim razie. Zahaczają. Dobra, sklepałam, hopa. 8 oczu. Mam perły, mam perły, mam perły. Czekajcie. Co ty gadasz? Jeszcze do końca go będę tradeować, ale mam perły, ale cały czas to jest misja Bastion i to jest diabeł twoja misja. Ja jeszcze się dobra. Z nim traduję, bo dostaję obsydian. Już mam 5 obsydianu, może więcej dropnie. Jest perła kolejna. Zajebiście. Ja już zbieram się w takim razie na smok. Ja zachuł smok, reszta Bastion. Tuż przed rozwalaniem smoka, ja się daję mu zabić. Potem ty go rozwalasz, zbierasz expa, ja rozwalam łóżko wtedy i ty wracasz tutaj do bat. No tak możemy zrobić. Wiesz, że to można zrobić dużo prościej. Tak, jak? Zrobiliśmy to wczoraj, że ja po prostu wejdę ponownie do endu i ponownie wyjdę end portalem po prostu. No dobra, dobra, dobra. Zrobię tak samo. Jakie były zwierzaki na arbalistika potrzebne? Jakiekolwiek, tak? Tylko, że inne. Trzy zwierzaki, nasza metoda i jeden z graczy. I potrzebujemy kuszę z piercingiem 4, zatem tak długo jak nie mamy kuszy z piercingiem 4, czyli nie mamy bastionu, bo tam o, się znajdzie. Fa! No zapomnę, właśnie. Że piercing 4 jest potrzebny. Ja bez tego w ogóle nawet o tym jeszcze nie myśl, diabeł. Myślę, że damy radę skończyć 24 bingo. Da się przespać w trakcie rajdu, czy on zniknie? Nie, on nie zniknie, póki ich nie zabije. Wszystkich. Tak, 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 tak. Ja nawet tu nie mogę wejść bez itemów. O kurde, no, wpuściłeś chłopa! Nie wpuściłem, tylko on się otwiera też, pamiętaj o tym. Creeper? Wpuściłeś creepera do środka! Ale ja wyskoczyłem górą, jak mogłem ci w creepera wpuścić? Przed co ty tobą. Gadasz za głupoty, wpadka? Jak miałem ci wpuścić nie creepera? Nieważne, słuchajcie, nie jest to ważna tego, nie jest to ważna rozmowa. Spokojnie. Nie tiltujcie się na siebie. Teoretycznie to powinno być gdzieś tutaj. Ja nie wiem, jak była dobra twoja pierwsza pera. Patrz, aha. Dobra, rysuj linię, linię rysuj, proszę nie, cię. Nie patrzę, czy mam bloczki, mam drewno. Czy masz pereł? Jeszcze 6 i plus jeszcze dobra, 8. Dobra, ja cyknąłem. Dobra. I co, z drugiej strony też polecieć? Nie, nie musisz, już zrobiliśmy linię, to jest tu. Na wszelki wypadek, Zacha. Gdzie ona poleciała? W dół tutaj. Chyba. W dół, no to jest tu. Wiesz co, Zacha, ja zajdę do biblioteki, zobaczę, co jest w bibliotece, okej? Okay? Mam ja lojal... Piercing 4 mam. Zbiorę książki na enchant. Podobno oni nie mogli bardzo długo znaleźć tutaj portalu, zatem możliwe, że jest jakoś to głupio zbugowane. Wstaw sobie tu spawna w razie czego. Chociaż tu mopki się nie spawnują żadne, nie? A, o dziwo się nie spawnią. Nie no, nie ma. Mam. Gdzie jest? Hordę mi podaj, Zacha, proszę. Kop się w górę. Naprawdę? No, nade mną. Okay. Spójrz w górę, widzisz mój nick? A, widzę. Żeby nie było faila, ja to zaktywuję już. Dobra, słuchajcie, my z Mandim teraz robimy smoka, więc tak musimy się skupić dosyć mocno. No, my też dobra, musimy dobra. Sobie kordy podać, nie idziemy. Tylko... Nie bij. No, trochę za późno. Nie, dało mu. Ale malutko. Oddech musimy zebrać. To ty musisz to zrobić, ja nie mam butelki. Czekaj, to czy on nie strzela w ogóle? No, czekam, on nie strzelił ani razu jeszcze. Nie, dobra, strzelaj. Coś się wal go w niego, wiesz? Znaczy, no jeżeli mamy butelkę i smok nie będzie strzelał w ogóle oddechem i się zbuguje, jak Nexus się zbugował, że... To XD. Nie no, chłop no tak jakby pracuje. On ogrom w ogóle nie łapał. On w ogóle prawda. Ma na nas wywalony, dlaczego? Czekaj, strzelił, Zacha, z przodu strzelił, daj mi butelkę. Albo leć po to. Masz? Czemu nie mogę tego zebrać? Bez tarczy. You need a mint. Dobra. Co potrzebowaliśmy, dobrze? Tam dobra, łóżko. Macie czekaj, bo ja już... Dobra, dokończę go. A nie, ja bym łóżkiem zwalił to. O kurde, no. Łóżkiem byśmy zwalił. Widzisz, dobrze, że forsowałem. To co, rozdzielamy się, tak? Rozdzielamy się, czy potrzebujesz pomocy? No ja mam ten piercing, żebyśmy zrobili tego arbalistika. Róbcie. Macie piercing? To idzie arbalistika robić. Róbmy arbalistika. Ale się uciekam. A ty masz expa. Zacha, ty zebrałeś expa. O, w mordę. No to znaczy, ja mam piercing. Ty masz, ale masz piercing. Mam piercing na książce, no tyle dobrze. Sorry, ale to w ogóle randomowy, nie leciałem. Nie, no dobra. Masz trochę więcej jedzenia, Zacha. Masz kolejny żelazny kilo. Zacha, masz jeszcze to. Masz jeszcze wiadro z wodą. Biegnie.
wschodni zachód. Mm-hmm. Let's go. Ja zacznę pracować nad herbalistykiem w takim razie. Tak, tak. Ja tam ci już zacząłem trochę budować na przykład. Czemu wy naszej wiosce się zrespił nowy gol? A, bo wy go zrobiliście, okej. Okay. Tak, zrobiliśmy questy. Może go dziabnąć, nie? Wiesz co, to nie jest takie głupie, żeby go dziabnąć tak bez kapy. Bo my będziemy potrzebować jeszcze kowadło zrobić. A idę zebrać żelazo w takim razie. Szukam jeszcze jednego wieśka. Czy ja mam bedomen? Mam bedomen, mam bedomen. Jak masz, to wracaj. Nie musisz mieć czat, mi wytłumaczył, że nie masz jakiegoś takiego jak ten poziom. Jeżeli to tego jest... nie spierdzielicie, jest zajebiście. Mamy 40 minut, no to dobra, myślę, że... Dobra, chodź do tej wioski, to najbliżej, nie? Zamuruj jednego wieśniaka. Tak, zamurujcie jednego wieśniaka, żeby nikt nie mógł tam wbić i tyle. Jelu wina. Słuchajcie, Subspace Bubble nie zrobiliśmy. O cholera. Ale to nie będzie problem, tylko kurde, będzie trzeba obsydian zebrać. Bo my mamy trochę obsydianu w skrzynce zostawionego, jeżeli się nie mylę. Dobra, next step, uwaga, robimy tak. Mandzio idzie do Netheru, próbuje Subspace Bubble załatwić. A nie lepiej, żebym ja Herbalistika zrobił? No to możesz zrobić setup na Herbalistika, nie? Mhm. Ja Tak, zrobimy Herbalistik i Postmortal, to wtedy trzeba zrobić Nether Mostro. Bo wtedy z normalnych mamy wszystkie. Wtedy ewentualnie wideo szukamy, nie? Ktoś będzie musiał jeszcze znaleźć diamenty. Zaha, postaraj się znaleźć w tam, jeżeli będziesz mógł, diamentowe rzeczy. Mandzio, ale ja nie wracam sen. A, ty tam giniesz po prostu. Tak. Dobra, rozumiem. Mamy 11 obsydianu, mogę Subspace'a zrobić. Mogę powiedz Subspace'a zrobić, ale będzie nam brakować na Enchantera. A nie było na chacie obsydianu jakiegoś No właśnie mojego? Mówię, 11. Słuchajcie, biorę złoto i próbuję się strajdować z epiklinami, może dostanę obsydian od nich. No oczywiście, że najmniejsze city, jakie może być w grze. Okej, dostałem jeden obsydian od piglina, zajebiście. Mam, ginę. Nice, dobrze. Ja szukam moich itów. Uciekamy? I... Czy musisz się zrobić jeszcze z nich? Wracajcie. Nie kończycie rajdo. Walić to. Ja jestem w bazie, nie wiem co robić. Muszę spojrzeć. Dobra, potrzebujemy tak zrobić Enchantera, czyli dwa obsydianu potrzebujecie. Nie wiem jak to zdobycie. I musicie Herbalistika zrobić. Obsydian tylko trajdę. Ja lecę po trajdę. Ty się zajmujesz Herbalistikiem, wiesz jak zrobić? Enchanter musi być zrobiony. Ja robię zaraz Great View from up here. Dobra, ja mam 10 obsydianu i lecę zrobić Subspace Bubble. To nam blokuje dwa bingo. I spróbuję od razu bastion znaleźć po drodze, bo cały czas tego też nie mamy. To, że my nie mamy bastionu, to też jest okropne. To jest masakra, tak. W sensie to, że nam się nie trafi, nie znalazł nigdzie bastion. Ja pierdzielę, to jest, nie wiem, czy to jest pech, czy to jest taka pepegowość nasza. Pobiegnę w kierunku, gdzie jeszcze nie biegłem i może tam będzie bastion. Drugą twierdzę znalazłem, Pogchamp. Jeżeli tych pierdzielonych warpixów nie znajdziemy, to jest to strollowany fest. Ale to nas gra wtedy strollowała fest. No man, diaksowy killow, to jest akurat spoko. O, szkoda, że cię tu nie ma. I jego nie będzie. No właśnie, jak zwykle. Chyba, że Ender często znajdę i zrobię wszystko z Endu, no to wtedy wpadnę do was na screena przynajmniej. Na screenie Zaszka. Co to za Nether popierdzielony bez struktur? Mam bastion! Boże, dobrze, bastion! Jest! Jest, szmaciurę znalazłem! Kurwa, szmaciuro, jesteś bastionie! Dobra, dawaj, nie zwal tego teraz w przypadku. Spokojnie. Lekkie upomnienie, ale nie zwal tego. Lekkie tylko? Łatwo? Nie dosyć szczęśliwy, to jeszcze tylko lekkie opierdol dwójka dostał. Okay, elo, Warpixy. Warpix, dobra. Próbuj robić ten od razu. Mogę Subspace'a zrobić, ale może ja opróżnię skrzyneczki i wrócę do was z obsydianem. Co no wy na to, moi mili? No właśnie, to chciałem też powiedzieć. Szukać tego tridentu, czy już olać to? A ewentualnie co, możesz alternatywnie tak, zrobić? Tak, no, tak, alternatywnie tak. Nie mam co robić. Patka, szukaj tridentu. Dobra, co mamy jeszcze teraz debris, do zrobienia? Debris jeszcze jest do zrobienia, moi mili. Ja się jeszcze potrajduję z piglinami, żeby dostać jakieś żelazne rzeczy i tak dalej. Subspace Bubble jest obowiązkowe. Ale ja zrobię, ja mam na to. Ja chcę tylko obsydian teraz dostać z tych trade'ów. Bo jeśli ja znajdę elytrę, to będziemy mieli kolejne bing. No musi znaleźć. A na pewno ty Subspace'em. Ja najprawdopodobniej już tam nie wyjdę. Szukam tego debrisu do spodu po prostu kilofem. Szukaj debrisu. Ty szukaj debrisu, ale... musisz mieć diamentowy kilof, żeby nie muszę debris. Mieć diamentowego kilof. A muszę wydobyć, Musisz. Dobra, to ja nic z tym nie zrobię. To Zaha tylko może zrobić. Jedyne diakcje, które mamy? To nie tak. Zrobię. To nie zrobimy no to... debrisu. Ewentualnie go diaksy szukać. Ewentualnie ja się wpierdzielam pod ziemię i szukam diamentu. Teraz zróbcie herbalistika, potki zróbcie na to, no potki. No bo możemy to albo rączką bić, albo możemy potkami na pewniaka. Ja na enchantera już mam. Co ty gadasz? Netherite scrap, nie debris. Netherite scrap, nie debris, oczywiście, że nie. Ale no to chodziło o to, nie? Ancient debris musi być, niestety. A, nie netherite scrap. Czekajcie, bo jestem w głębokim cave'ie po Subspace'ie i może znajdę diamenty tutaj. A potrzebujemy jeszcze? Ale Subspace no, się nie odpalił jeszcze. Żeby debris znaleźć. Mandzio, Subspace ci się jeszcze nie odpalił. Wiem, że mi się nie zaktywował, ale i tak tutaj nie ma diamentów, zatem wracam. Bo jeszcze raz muszę przejść, zgaduję. Dobra, jeszcze raz. Przypał, jak się nie zrobi. Nice. Dobra, jest kit. Jest.
A czy Herbalistic nam odblokowuje jakieś bingo? Herbalistic nam odblokuje bingo, które ja zrobię, jeśli uda mi się poprawnie walnąć. Jeśli je zrobię. Great View to zrobię. To znaczy, Zacha, że musisz je zrobić. Trochę daleko do was mam, ale powoli biegnę. Mówiąc trochę, zajebiście daleko, ale dam radę. Słuchajcie, Uneasy Airlines blokuje nam dwa achievementy. Dwa bingo. Dwa bingo. Tak, fakt. Ale problem jest taki, my nie mamy tyle obsydianu, po prostu. Ty w 20 minut nawet nie wykopisz obsydianu potrzebnego na to, do tego czasu. Nie zdążymy tego zrobić już teraz. To jest klatka przygotowana, prawda? Enchanter tak zrobiliśmy, czy jeszcze nie? Bo nie zrobiliśmy. Nie, bo ja wracam teraz z obsydianem i go zrobimy. Okej, okay, dobra. Dobra, I jest łapka na Herbalistica zrobiona. Co jeszcze nam jest potrzebne? Tyle. Jeszcze jedna rzecz, jeszcze będę potrzebował ciebie, diablo. Tylko, że na samym początku obijemy zwierzątka. Tak wkurzające, ja dziękuję. Ja w tym endzie już spędziłem 40 minut. Znalazłem jedno zagryź NCT, zęby Zacha. Które było na tyle niskie, że nie byłem w stanie nawet zrobić sobie Great View from up here. Naprawdę? O nie. Tak. Dobra, wszystkie dostaję po jednym hicie. No, wskakuj tu. Zabiję to. No i kurde, braknie nam co ile? 4-5 było nam braknie? Nie, jeśli dobrze pójdzie, to braknie nam 3. Tak. Do fulla? Tak. Z widelcem nie zrobimy. Dobra, ostatnie słowo diabeł? Spaghetti. Nice. Proszę bardzo. Piękne ostatnie słowo, diabełku. Piękne ostatnie słowo. Dobra, no to co? Uneasy Alliance, kopanie debrisu na przypale i tyle. Musimy mieć diamenta, zatem co? My idziemy kopać debris przez ciągu ostatnich tych minut, a teraz patka diamenty. Diamentowego tego, nie? No to ale Patka szuka diamentów. Ja szukam. Patka szuka diamentów. Dobra, szukam jak mogę generalnie. Mam zajebiście dużo złota, mam tak złota praktycznie, będę kopał na złotych kilofach to. Ja pierdykam, to nie jest głupie. Diabeł, ja sobie zrobiłem 60 kilofów, tobie polecam to samo. Jeszcze mogę zrobić jedną mądrą rzecz, która wiem, że marnuje czas, bo teraz wracam, ale mogę zenchantować wszystkie te kilofy. Ej, bo nam się czas powoli kończy, nie? Tak, prawda? Wiem. No wpadka, no robimy szybko, wszystko najszybciej jak możemy. Naprawdę tylko Zacha niestety ma teraz stressful situation. No właśnie, szybciej znajduj te diamenty, to o co ci chodzi? Przepraszam. Gnębienie wpadki to nie tylko twój obowiązek, ale również przyjemność. Kurde, ja żarcia nie mam, to jest przypał. No i gdzie pani kuchni? Co jest? No dawałam to żarcie, no stop, ale też robię questy, a tyle zjadacie, że to jest masakra, no. Ja bym może ty pójdź z tymi złotymi kilofami i pójdź kopać w tego, żeby diamenty znaleźć też. Może i pomóż. Może to będzie ważniejsze w sumie. Musimy diamentowy koło. Ile mamy minut? Mało. 5,5. Naprawdę? No. Mamy 5,5? Tak. 40. Biedny Zacha. No tu musi Zacha się wykazać, bo tu już teraz co byśmy nie wykazać, zrobili, to musi jakiś mieć bingo będzie, nie? Nie, musi mieć farta. Nie, po prostu. Fart. A na jakiej zasadzie działa to, co ty robisz, Zacha, teraz? To, że albo znajdzie, albo nie. To jak z deksami, nie? No tak jak ze wszystkim w sumie, co nam zostało w tej teraz. Grze, no w ogóle ze wszystkim w tej grze. Tak, tyle że różnica jest taka, że na przykład jak szukasz diaksów, jesteś na koordynatach 3100 na 3800 i znajdziesz jedną rudę diaksów z jednym diaksem, stwierdzisz, nie no, spoko, to tylko RNG, można trafić spoko albo nie. Spoko stwierdzenie. Generalnie właśnie psuje nam dwa bingo. Nie, trzy bingo nam psuje. Nie psujesz ty, tylko po prostu brak farta i tyle. Akurat jeżeli chodzi o te rivalsy, mieliśmy mega zajebiście dużo pecha. Mieliśmy to naprawdę prawda. Mega no, zajebiście. No sam fakt, ile dropiły te perły. No, nie no, myślę, perła... że bylibyśmy w stanie całe bingo zrobić. Może nie całe, ale na pewno byliśmy więcej, gdyby nie perły, które dostaliśmy po dwóch stakach. Dwa staki. O Jezu, dostałem może lawy. Zajebiste kopanie się. Ja już wpływam pod lawę, żeby znaleźć miejsce, gdzie nie ma lawy, bo będzie mi tak prościej. Już się kilofy skończyły. Jak to schodzi śmiesznie, ja pierdykam. Tak, byśmy to zrobili, po dwa bingo byśmy mieli, jakby Zacha też znalazł, ale to są dwie minuty. Nie spisuj się go na straty, może mu się uda. Właśnie się dzieje coś, czego najbardziej nie lubię w Minecrafcie i dlatego też siedzę i uczę się różnych technik. Naprawdę poświęcam kupę czasu, żeby nie być zależnym, żeby nie pokać na słabe RNG na tradeach, tylko się uczę tych bastionów albo jakieś monomety i inne porypane rzeczy. Żeby nie być po prostu, wiecie... W dupie z RNG. I nie być ale w dupie to RNG z RNG tak zawsze jest. No. Nic, nie będę płakał. Nie ma co płakać, Zacha. Słuchaj, no dalej dajemy się 100%. To, że ten nie wyszedł, no to wiesz, starałeś się. Zobaczysz sobie później u innych, gdzie to było pochowane. Na pewno nie na koordynatach 3400 na 3600. No dobra, jeżeli ty 3000 kratek przeszedłeś, to naprawdę jest to gigapech. Mam debris. Co ty pierdzielisz? No mam tylko debris, czym to wykopiesz? No. Minuta, no nie wykopiesz, no wpadka musi mieć diamenty. Nie mam. Bym musiał mieć TNT. Ja. TNT wykopuje? TNT też by nie wykopało. Nie rozwali. Tylko tak. A ja mam diaksowy kilo w Sunbreak Kingiem, 3 nawet. Tepnij się do tepnij! Admin tepnij! Ja znalazłem! Admin tepnij! Ja już przekopałam bardzo dużo i nie ma. No to niestety. Unlucky, mamy dwa bingo w dupę teraz. No niestety, dwa bingo w dupę. Dwa bingo w dupę przez RNG, nie? Ale jestem niespełniony, nie? Jakby no, dupa mi boli trochę. Jezu, widzę to ja pierdzielę te trzy poziome!
No nie, mamy bardzo mało bingo. Ale czuję się bardzo źle przez to, że naprawdę unlucky strasznie wszystko. Słuchajcie, w każdym turnieju są zwycięzcy i są przegrani, nie zawsze można wygrywać, teraz jesteśmy przegranymi, łatwo się wygrywa, ciężko się przegrywa, no trudno. Mieliśmy pecha, słuchajcie, drużyno, ale daliśmy z siebie wszystko. Gdybyśmy mieli większe szczęście, wiem, żeby to wyglądało inaczej, bo tak naprawdę z powodu braku umiejętności możemy sobie winić raptem kilka. Jak będzie ostatnie miejsce jako organizatorzy, to przynajmniej nikt nie może mi zarzucić, że zrobiłem to, żeby wyżebrać Gifcubo od reszty. Ostatnie miejsce mamy. Witam! Witamy, witamy! Witamy! U nas Puzon ich magiczną skrzynkę znalazł. A no! Brawo Puzon! Puzon, gdzie była? Gdzie była? Na górze, na górze, od razu przy tym. Naprawdę? Na resynie? Na tej podać ci tutaj na ale nie była ciężko ukryta. Na była? Słuchajcie, bo teraz się okazuje, że mamy jeszcze trzy kolejne elementy tego turnieju. To nie jest koniec, spokojnie. Pięciu godzin. Teraz szanse się wyrównują. To były dopiero kwalifikacje. Po kolei każda ostatnia drużyna odpada. Tak. Zapraszam, każda drużyna znajdzie dla siebie miejsce. Słuchajcie, to co teraz wybudowałem, to było najwięcej, ile wybudowałem w historii kwadratowej masakry. Śmieszne, bo to prawda. Proszę, żeby każdy usiadł ładnie wedle drużyn. Szybciutko to zrobimy, miejmy to ze sobą. Moi drodzy, to przemówienie, o które nikt nie prosił. Chciałem pogratulować zwycięzcom. Przegranym chciałbym pogratulować zniesienia przegranej, bo pewnie jest ciężko. I nie tak pieczy tyłek, że ja czekam już na Ubera i jadę na pogotowie, bo na karetkę nie liczę. Mam nadzieję, że Maś dostanę. Chciałbym pogratulować zwycięskiemu teamowi. Zaraz zostaną podliczone wyniki. Tutaj mój przepiękny asystent zaraz wam opowie jakiś żart, później wam opowie wierszyk, a mój drugi asystent, który stoi tutaj, właśnie podlicza punkty za te. Ej, asystencie, diabeł. Kojarzycie to uczucie, jak jest, przychodzi święty Mikołaj i nagle ma dla ciebie tutaj jest prezencik dla Karolinki, a Karolinka teraz zaśpiewa, a Karolinka jest w dupie, bo nie zna żadnej piosenki. Dobrze. Ja właśnie. To był też żart, dobrze, mieliśmy żart, a teraz wierszyk. Jest już. Jeszcze jedno pytanko, czy ktoś, jakaś drużyna próbowała Gasta przeprowadzić? Tak, ja próbowałem. Dało radę, tak? Ja nie dałem rady niestety, zabrakło. Ale na treningu daliśmy radę. Na treningu daliśmy radę, ale teraz niestety chmurka uciekła. Ty sobie lepiankę robisz, tak? Nie, było łatwo. Chmurka się zwinęła niestety. Miał ktokolwiek Trójzą? Oczywiście, że Vladimir. Trójzą Vladeusza miała z Trójzą. Jak to zrobił? Ja chciałbym tylko tutaj jakby speech wygłosić, że moja drużyna się najbardziej starała. I jeśli nie cała reszta, wy się nie staraliście. Tylko drużyna, tylko drużyna Kuby. Ej, wszyscy zrobili NCT, co? To widzę. Nie, jedna drużyna nie zrobiła 3 staki złota, żeby uzyskać perły. Bastion znaleziony w ostatnich 10 minutach na minus 1000. Diabeł przez godzinę znalazł 2 diamenty, a Zacha przez godzinę nie znalazł wystarczającego dużego NCT i nawet nie mogliśmy zrobić Great View from Up Here. Jeżeli chodzi o szczęście, wyczerpane. Niech się Puzon pochwali dropem z Blaze'em. A, 10 na 10 pałek? ma skrypty, zgłaszamy. Dobra, na co my czekamy? Tak i tak samo dwa na policzenie wyników. I 15 peł. Ares twierdzę od razu przy Blaze'a. No ale teraz każdy miał podobny chyba. Ej, ale najbardziej pojebana sytuacja to była w tym, w NCT, bo ja spadłem i zginąłem perłą i zaliczyło mi achievement. Dziste? Co? No, ja rzuciłem perłę, jak byłem dobrze. Cheater. Dzięki dobrze. Dobrze. Do buga. Dobrze, słuchajcie, to ja chciałem poprowadzić tutaj głosowanie o niezaliczenie tego achievementu na Puzonika. Osoby za idą na moje prawo, osoby przeciw idą na moje lewo. Mando, ale jako głos rozsądku, zadanie brzmi 50 metrów podróży, żeby ale ty jesteś golemem. Golemy się nie odzywają. Jeszcze dobra, alkohol tylko. Pójdź na swojego skina, później na pewno zostaną się jesteś głosem rozsądku jakby. Jak ci Zacha idzie liczenie? Wiem, że na szybko to robi, stiltowany jeszcze każdy cię popędza. Idealne warunki. Wstępne wyniki. Mamy bardzo dużo sytuacji, kiedy mamy podobną ilość, czy to bingo, czy podobną ilość zrealizowanych kwadratów, dlatego też trzeba będzie sprawdzić dokładne czasy, kiedy po prostu one zostały uzyskane, więc tam będzie trzeba troszkę większą. Ale wstępna top 5 wygląda w taki sposób, że piąte miejsce zajmuje team numer 4. Brawo! Brawo! Brawo team numer 4! Team numer 4 to jest. Team Neurachta. To jest Mikey. Proszę wystąpić. Proszę wystąpić, team numer 4, zapraszamy na podium i mowa. Mike, mówisz. Gdyby nie Kuba, to by nas tu teraz nie było. No i bardzo dobrze. Bo on jest tego top, dlatego tak to mówię. Team, który zajął 4. miejsce, czyli team numer 8. O, co ty gadasz? Brawo.
Brawo, 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 team numer 8, brawo! Kto by się spodziewał? Kto by się spodziewał? Bush to my? To nie my, Bladis. To my, to nie my. To nie my. My jesteśmy wyżej, spokojnie, Bladis. Dobrze, gratulacje. Ja chciałem powiedzieć, że jeżeli ktoś znalazł portal room w Strongholdzie w pierwszej minucie od wejścia, to ma ode mnie dożywotni szacunek. Dziękuję. 10 minut, dzięki. Gościu przede mną, gościu przede mną. Co? Ja cię poduczę tobie, że cię poduczę. Mandzio coś ten? To był Zaha. Nie no, w minutę nie, ale w półtorej gdzieś było. Automat cię pouczy, tobie, nie martw się. Lądujemy na pozycji numer 3. I pozycji numer 3 zajmuje team numer 7. O! Brawo! Brawo, brawo, brawo! Brawo, 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 brawo. Ogu, klapersy. Bogers. Co myśli stary Szymon, kiedy patrzy, że jego dziecię stoi na podium? Na pewno jest dumny, tato. Chciałbym powiedzieć, że gdyby nie ja, to by nas tu nie było. Nie no, cały... Dziękujemy, Ejso! Cały team się starał. Ja tylko jeszcze chciałbym dodać, że chyba byliśmy najsłabiej ocenionym zespołem. O, co? Chyba już jego nie miałeś. Ja w kolizie chodzę. A jeszcze ja w kolizie zejdę sceny. Ja stawiam, jak graliście z Joshim, że on chodził, wszędzie penisy rysował, nie? Jakby na 100%. Jeden musiał być. Jego, nie było aż tak źle, no chłopaki. Miejsce numer 2. Miejsce numer 2. Team numer 5. No proste. Powiedzieć, że to wszystko osiągnęliśmy dzięki mojemu świetnemu zarządzaniu. I znajomością Minecrafta. Dzięki moim prostym wskazówkom, no, spisali się chłopaki. Jak patrzę na twój team dookoła, widzę i biedny, a Bladiego, który jeszcze tydzień temu nie wyciął się kilo w roku. Inwiaczek, Inwiaczek, ja przepraszam za swoje straty psychiczne podczas tego challenge'u. Przepraszam, Inwiaczek. Gdyby nie krzyki Bladiego, to AB już by zasnął. Ja powiem tak, mi się wydaje, że gdyby nie AB, który no wiele razy zgałganił, to byśmy pierwsze miejsce mieli spokojnie. No, niestety. No i słuchajcie, w takim razie pozostaje mi tylko i wyłącznie głosić wstępnych zwycięzców tego oto challenge'a, a przede wszystkim team, który chyba najwięcej ćwiczył ze wszystkich, ponieważ team numer 3 zajmuje pierwsze miejsce. Gratulacje. Brawo, brawo, brawo! Brawo, brawo, okay, brawo! Idziemy. Chodź tu Nawcia, chodź Nawcia! Jestem! Automat, chodź! Tak z ciekawości, automat! Ile mieliście zrobionych? Nie mieliśmy jednego. Jednego nie mieli. No, jednego. Którego nie mieliście? Trójzęba. Trójzęba. No. Ta punktacja możliwe, że się minimalnie może zmienić, bo mówię, musimy sprawdzić konkretne czasy, kiedy jakby dany achievement został wbity, więc myślę, że jutro, najpóźniej pojutrze damy jakąś graficzkę z oficjalną punktacją. Natomiast muszę tylko przyznać, że jest jedna drużyna, która otrzyma najniższe noty w kategorii numer 2 oraz kategorii numer 3, czyli liczba kwadratów oraz liczba bingo. Jest to team numer 1. Gratulacje. Ja bym chciała powiedzieć, że nawet mnie dzisiaj diabeł tak nie zdenerwował. Gratulujemy! Ja chciałbym tylko jeszcze podkreślić, że w tej drużynie dwie osoby reprezentowały Polskę wielokrotnie na międzynarodowych turniejach Twitch Rivals. No i to może by było. No, chyba trzeba zmienić ten drop. One cycle. Jakby to, co automat i tak dalej zrobili, to mieliby szansę na wygranie Twitch Rivals lightowo. W sumie takim to tak. Podejściem. Dobra, no to co, Mandzio, chcesz jako tutaj naczelny organizator jeszcze jakieś mowy konsolowe? Ostatnie słowa, moi drodzy. Ja bym chciałbym wam wszystkim bardzo podziękować za udział. Ja wiem, że nie każdy z was to streamował i tak naprawdę kilku z was tutaj mogłoby równie dobrze nie być, ale pojawiliście się mimo po to, żeby po prostu zrobić show, żeby było więcej osób, żeby było to większe wydarzenie. Bardzo ślicznie wam za to dziękuję. No i mam nadzieję, że pod koniec dnia bawiliście się wszyscy świetnie i że jak będziemy w przyszłości świetna organizować zabawa. Jakieś większe eventy, to również się pojawicie. Dziękuję wam ślicznie. Ja chciałbym też podziękować tak bardzo organizacyjnie. Dziękuję bardzo Craftserwi, które nam to pomogło ogarnąć to wszystko. Też rzucili troszkę, o ile dobrze pamiętam, to 20 giftów do puli. Oraz podziękowanie też dla moderatorów, którzy siedzieli z nami tutaj, też pilnowali. Może mówimy za siebie, ale jak zawsze było narzekanko na serwery, to dzisiaj to działało lepiej, aniżeli jak speedrunuje Minecrafta na singlu. Fakty, ładnie. Zero błędów. Dziękujemy.
administratorów i administrację, to ja miałem buga w NCT i instant naprawili. Dobra, takie błędy są nieważne. No tak, ale nie było żadnego buga, cicho. Nie, ale tu chodzi o szybkiego fixa. O, już naprawiłem problem. Przemek, jakie ładne, dziękuję. Dobra, dziękuję wam jeszcze raz. Dziękuję bardzo. Jak on to zbudował w 3 sekundy? Szymek? No, no jak on to w 3 sekundy zbudował? Makro. Bardzo chwała bestia. A co? No! Co jest? Z Dirta nice. Ale fanart, ale nice. Ale ładne. Jeżeli mogę przypomnieć, chciałbym powtórzyć, a raczej zacytować słowa Mandzia. Ale ja nie jestem Snax. Mandzia, który powiedział: Nawcia, Karigoda, Kucu, Pogo. Gdzie jest tutaj dobra drużyna? Nie powiedziałem tak! Powiedziałeś nie tak! Nie powiedziałeś, że mamy, Pogo! Mamy nie, szota. Że Pogo! Nie, co że Pogo! Mandzioka? Co tam Mandzioka? Ale udowodniliście mi! Udowodniliście mi! Ale wiecie co? Malał Tomat zrobił pewnie co? Ja bym chciała powiedzieć. Nie. Jeśli mam być szczery, drużyna naprawdę świetnie gra. To nie ja, to drużyna. Tak, dobrze, lider kończy. Ja bym chciała ja może powiedzieć to tylko łód szczęścia wygrał. Wszystko łód szczęścia. Ja miałem Angie Boga i tak przesałem. Jeżeli mogłabym się dorwać do głosu, to chciałabym podziękować po prostu chłopakom za zgranie, za trenowanie. Dużo soby! Mam nadzieję, że będą wszyscy docenieni. Także dziękuję wam bardzo jeszcze raz. Jeszcze powiem tutaj taką ciekawostkę. W jakimś takim kluczowym momencie było nas, no ciężko było mi zliczyć jakby osoby, ale ponad 50 tysięcy oglądało w jednym momencie. Zajebiście. Nie, to ogromna liczba. To wliczałeś YouTube'a, nie samego Twitcha. Tak, no właśnie wliczałem, tylko no ciężko było mi jakby to policzyć, nie? Bo wiadomo, tutaj każdy streamuje gdzie indziej i tak dalej. No było dużo owoce zrobieniem tych multikont, ale daliśmy radę. Dobra, super jesteście, dzięki za granie. Dzięki wszystkim za obecność, uciekamy, siema. Siema. Nie zawsze się wygrywa, czasem się odnosi porażka, ale przegrać w takim stylu, tak wygrać, słuchajcie. Najważniejsze jest to, że naprawdę się staraliśmy, daliśmy siebie wszystko. Zabrakło trochę szczęścia. Uważam, że bardziej szczęścia niż umiejętności. Akurat tym razem bardziej szczęścia niż umiejętności zabrakło. Ale słuchajcie, no tyle osób wzięło udział. Ja się bardzo cieszę, że wygrał automat i cieszę się, że Bloody zajął drugie miejsce i że tak naprawdę tyle też mniejszych streamerów tak naprawdę dostało teraz szansę na pojawienie się i mam nadzieję, czat, że miło się oglądało to wydarzenie, do którego trenowaliśmy i które organizowaliśmy. To było pierwsze nasze większe wydarzenie, które tutaj organizowaliśmy w taki sposób, zatem mam nadzieję, że się dobrze bawiliście i że warto było przyjść w tę niedzielę tutaj, żeby się dobrze bawić raz z nami. Dziękuję wam ślicznie, czat, za obecność, za kibicowanie, za wrażenia, za emocje. Zachęcam do zaobserwowania kanału, jeżeli go jeszcze nie obserwujecie, ponieważ codziennie o godzinie 17 streamuję twitch.tv/mandzio każdego dnia o godzinie 17. I dziękuję wam ślicznie, czat, za obecność i za takiego dobrego ducha z tym wszystkim. Kolejne turnieje będą w przyszłości i będziemy je organizować często. Jak ja mówiłem nieraz, że moim celem na Twitchu jest tutaj organizowanie właśnie zajebistych, fajnych eventów i łączenie społeczności, nawet jeżeli ktoś mnie nie trawi i żyga na mój widok, to i tak prędzej czy później nasze drogi się pokrzyżują i się skrosujemy. I mam nadzieję, że takie eventy, które robimy w tym nowym roku, to właśnie pokazują, że do tego zmierzamy. Jeszcze jedną rzecz, zapomniałem wam pokazać, póki jest dużo osób tutaj, bo to się nigdy już nie powtórzy w życiu. Ten miesiąc jest mój. 2 miliony do przebicia. Czekamy. Dobra, czat, już bez ego top. Dziękuję wszystkim za obecność, dziękuję wszystkim za oglądanie i zapraszam was do kolejnych streamków. Cześć, czat.